Zintegrowane inwestycje terytorialne to preferowany w nowej unijnej perspektywie finansowej sposób dystrybucji i wydatkowania środków. Najogólniej rzecz biorąc, ZIT jest niczym innym jak narzędziem rozwoju terytorialnego. Podpisane właśnie między miastem Suwałki a gminą Suwałki porozumienie o partnerstwie ma doprowadzić do realizowania wspólnych przedsięwzięć mających poprawić funkcjonalność obu obszarów i w dalszej kolejności poprawić jakość życia mieszkańców całego terenu. Zarówno prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz, jak i wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz są zgodni, że wiele potencjalnych inwestycji służących lokalnym społecznościom znacznie łatwiej będzie zrealizować wspólnie, łatwiej będzie pozyskać na nie wsparcie zewnętrzne, a korzyści z tej współpracy mogą przynieść naprawdę słodkie owoce. Do takich inwestycji można już teraz zakwalifikować sieć ścieżek rowerowych, rozbudowę suwera na teren gminy, czy wspólne przedsięwzięcia energetyczne, jak choćby budowę fermy fotowoltaicznej. Obszary objęte współpracą na ten moment pozostają jeszcze nie w pełni zdefiniowane, bo wtorkowe porozumienie jest zaledwie pierwszym krokiem, na który obaj włodarze uzyskali zgody organów stanowiących, czyli Rady Miejskiej i Rady Gminy. Kolejny krok to ankietowanie mieszkańców, od których oczekuje się wskazania ich potrzeb, pomysłów i preferencji, sporządzenie profesjonalnej strategii działania i wreszcie wspólne przygotowywanie konkretnych projektów, a potem ich realizacja. Droga jest jeszcze dość daleka, bo jak dzisiaj oznajmił prezydent miasta, strategia ma szansę powstać nie wcześniej niż około połowy przyszłego roku. W funduszach europejskich znajdą się specjalnie wydzielane środki, po które sięgać będą mogły wyłącznie ośrodki realizujące zintegrowane inwestycje terytorialne.